Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Magda Siemion, jestem doktorantką filozofii trzeciego roku. Fascynuję się teologią ciała, jakby głównie to jest temat i zakres, którym ja się szczególnie jakoś zajmuję i który mnie interesuje. Natomiast Państwu chciałam przedstawić, nie wiem na ile to jest udana próba, ale temat, który brzmi ciało, płeć, czy są to konstrukty społeczno-kulturowe, czy czynniki konstytuujące osobę w świetle teorii queer i oraz filozofii osoby Karola Wojtyły. Więc w ogóle moja praca doktorska to jest porównanie seksualności w filozofii osoby, głównie filozofii teologii ciała również, bo u Wojtyły to się miesza, tak, teologia z filozofią, plus, no i właśnie w konfrontacji z gender, z teorią queer. O, dobrze, bardzo dziękuję. Dobrze, to może zacznijmy, żeby już nie przedłużać, bo już tak mamy opóźnienie. Żyjemy w kulturze, w świecie tak zwanej ponowoczesności, postmodernizmie, postpłciowości. W świecie, w którym, jak Państwo pewnie wiecie, w 2016 roku, tym słowem roku, zostało ogłoszone słowo postprawda. Ten przedrostek post oznacza koniec czegoś, co w tym przypadku tego, co dotąd nazywaliśmy płcią albo płciowością, a przynajmniej koniec pewnego rozumienia czy doświadczenia płci. W obliczu tego, że postpłciowość sprzeciwia się każdej strukturze, która ustanawia lub konserwuje binarny porządek płciowy, zwalcza tradycyjne pojęcie płci, które jest z założenia stabilne, policzalne, to pojawia się w ogóle pytanie, czy coś takiego jak płeć istnieje, tak? A jeżeli tak, to czym ona jest? I w tym krótkim wystąpieniu chciałabym przedstawić zarówno właśnie stanowisko reprezentowane w teorii gender queer oraz myśli papieża. W pracy tej, w wystąpieniu tym będę się odwoływała do dwóch nazwisk, które uchodzą, można powiedzieć, za guru, czy wręcz twórców teorii queer. To będzie pan Jacek Kochanowski, to jest na tym polu krajowym, oraz w skali światowej to jest pani Judith Butler. Oraz, który zresztą przyjmuje za no, absolutnie niekwestionowany autorytet i bardzo często powołuje się na jej pracę, na jej dokonania. Natomiast z tej drugiej strony odwołuje się do prac świętego Jana Pawła II, no głównie mężczyznom, niewiastom stworzył ich miłość i odpowiedzialność, czy osoba i czyn. Już na wstępie chciałam zaznaczyć, że pewną taką zależność i korelację pomiędzy kategoriami osoba, ciało, płeć, które one występują ściśle ze sobą i w zasadzie no nie sposób mówić o jednej bez odwołania do pozostałych. Tak też do tego tematu odwoływał się papież, który o osobie zawsze mówił no nigdy w oderwaniu od cielesności czy płciowości człowieka. Dobrze, więc najpierw może płeć w ujęciu gender i queer. Co jest ważne, to wydaje się rozróżnienie, że podejście do płci zarówno w gender, jak i w queer nie jest tożsame. Ono nie jest wcale identyczne. Po pierwsze, gender nie neguje płci biologicznej. Często się wydaje, że negują płeć biologiczną. Oni nie negują płci biologicznej. Jako pewien no, komponent naturalny, pierwotny, biologiczny. Okej, okay, ta płeć jest, to jest jakbyś jakaś baza, z tym, że ona nie ma żadnego znaczenia. Znaczy ona nie wpływa na jakąkolwiek tożsamość, tak? W ogóle trudno mówić o jakiejś tożsamości, ale ona sobie jest, po prostu. Natomiast może wrócę do tekstu, bo się trochę... Czyli po pierwsze, gender nie neguje istnienia płci biologicznej, czyli tego wyrażenia, co określamy wyrażeniem seks, zespołu anatomiczno-fizjologicznego, pozwalających odróżnić kobietę od mężczyzny. Tak? Ona jest właśnie naturalna, pierwotna, jakiś stanowi fundament dla tej płci kulturowej gender. I ten fakt uznają zarówno nie wiem, Simone Beauvoir czy Kochanowski do pewnego stopnia. Należy również dodać, że fakt akceptacji płci biologicznej właśnie nie ma nic wspólnego z podejściem na przykład esencjalistycznym, dla którego płeć jest czynnikiem przesądzającym o tożsamości człowieka. Tak? Ta płeć jest czymś stabilnym, niezmiennym, niepodlegającym jakiejś przemianie. Natomiast dla genderystów to płeć kulturowa odgrywa tą największą rolę w kształtowaniu się tożsamości podmiotowej, a uwarunkowania biologiczne, one nie odgrywają tutaj żadnej roli. Tak? One istnieją, ale można je dowolnie reinterpretować właśnie za pomocą płci kulturowej gender. Czyli generalnie można to skonkludować, że płeć biologiczna wprawdzie jest, ale ona nie ma żadnego znaczenia i można sobie ją właśnie dowolnie interpretować.
Natomiast queer, to jest jakby ważne rozróżnienie, a queer absolutnie kwestionuje, podważa i zaprzecza. Nie? Tam w ogóle już nie ma płci. Zadaniem i celem queer jest właśnie wskazanie niestabilności, zmienności konstrukcji tożsamości płciowej czy seksualnej oraz wskazanie, w jaki sposób ta płeć jest społecznie produkowana przez normatywne procedury przemocy, a także w jaki sposób może być redefiniowana w toku jakichś doświadczeń codzienności. Więc płeć jest tylko wytworem, który ma do wykonania z góry jakieś określone cele, czy to społeczne, czy polityczne. Kochanowski bardzo docenia Judith Butler w tym zakresie, że ona jakby no, dokonała pewnego postępu, ponieważ druga fala feminizmu właśnie dokonała tego rozgraniczenia na płeć biologiczną i kulturową. Natomiast Butler podważa w ogóle płeć biologiczną, w ogóle istnienie płci. Ona robi coś takiego, może zacytuję. Dla niej płeć i seksualność to są dwie instancje normatywne, konstytuowane i implantowane w obrębie tego samego procesu i nawzajem ściśle ze sobą powiązane. To znaczy płeć dla niej jest pewnym performatywnym konstruktem społecznym, wytworem mechanizmów heteronormatywnych ustanawiających ład obowiązkowego heteroseksualizmu. Więc po pierwsze, seksualność jest wytworzona, i ta wytworzona seksualność determinuje sposób, w jakim konstruowana i wytworzona jest nasza płeć. Zaś oczywiście te normy płci determinują nasze pożądanie i sposoby jego realizacji. Butler bardzo też martwi to, że istnieje, zresztą pojęcie, które ona sama stworzyła, tak zwana matryca heteroseksualna. Jest to pojęcie, pewien model zrozumiałości płci, tak, który zakłada, że ciała będą spójne i sensowne. Tak? I jeżeli będziemy mieć tą stabilną i spójną płeć biologiczną, wtedy możemy ją wyrazić poprzez płeć kulturową. Znaczy, o co chodzi, że dla niej to, co biologiczne, ma odwoływać to, co biologicznie męskie, ma wskazywać na mężczyznę. Tak, a kobiecy na kobietę, ona mówi absolutnie nie, to może to, co biologicznie męskie, może równie dobrze wskazywać na kobietę, tak. Więc ona jakby też dokonuje pewnego odwrócenia tradycyjnego rozróżnienia na tą płeć biologiczną i kulturową, zgodnie z którą jakby bazą jest ta płeć biologiczna, na której kultura nadbudowuje, tak? Płeć biologiczna jest reinterpretowana przez płeć kulturową, a Butler odwraca ten porządek, czyli ona uważa, że tą bazą jest płeć kulturowa i na tej bazie dopiero stwarzamy jakby płeć biologiczną, nie? Czyli ona jakby odwraca ten stosunek i oczywiście się to odbywa w procesie socjalizacji poprzez odgrywanie ról i to powoduje wytwarzanie i jakąś stworzenie iluzji płci biologicznej. Nie? To jest to najwyżej jakaś iluzja. I na tym właśnie polega ten performatywny charakter płci. Na przykład dla Butler to, że dziewczynka zachowuje się jak dziewczynka, no to jest spowodowane tylko właśnie poddaniem jej odpowiednim środkom socjalizacji. Tak? Że ona się bawi lalkami, czy że chłopak sięga po samochody. No, to jest wszystko jakby kwestia kultury i wychowania, chociaż były takie badania przeprowadzone, że w pomieszczeniu były zabawki rozmieszczone i były to samochody. No i te dzieci w sumie nie miały wyboru, i dziewczynki, i chłopcy takie 2-3-letnie bawiły się tymi samochodami, tak? Ale w jaki sposób? Dziewczynki z tych samochodów tworzyły rodzinę. Była mama, większy samochód to był tato, mama, czyli jakby tworzyły rodzinę, a chłopcy co? Chłopcy robili wyścigi, tak? Ścigali się tam jakieś zawody, rywalizacja w tym kierunku. Dobrze. No, to już taka najbardziej radykalna definicja u Butler to by było właśnie to, że płeć nie istnieje, tak? Podobnie dla Butler ten performatywny charakter kształtowania płci, to ona uważa, jeżeli już urodzi się nam dziecko i jaką płeć ma to dziecko, a to jest dziewczynka, to jest chłopiec, to dla niej to już jest formą przemocy, jakiegoś przymusu i dominacji, tak? Czyli określenie płci stwarza jakąś rzeczywistość społeczną,
I na tym właśnie polega ten performatywny charakter płci, który z góry ją jakby określa, a my musimy do tego wzorca się dostosować i dorosnąć. Ona mówi nawet jeszcze wcześniej, jeszcze za pomocą, wiadomo, że już też mamy technikę rozwiniętą, już za pomocą badań USG, już możemy stwierdzić, czy to będzie dziewczynka, czy chłopiec, tak? Już wtedy mamy do czynienia z tym pierwotnym aktem performatywnym, już w tym momencie jakby zaczyna się to upłciowienie, czyli ten tak zwany gendering, jednostki jej ciała, który później jest no wdrażany w odgrywanie pewnej roli tej płci, tak? Dobrze, natomiast jakie jest podejście do płciowości w personalizmie chrześcijańskim u Karola Wojtyły, Jana Pawła II? No przede wszystkim sama nasza natura jest płciowa, tak? Że człowiek jest podmiotem nie tylko poprzez samoświadomość i samostanowienie, ale również poprzez swoje ciało. Cielesność i płciowość człowieka u Wojtyły ma charakter osobowy. To ciało i płeć są integralną częścią osoby ludzkiej, nie? To jest bardzo ważne. To się wpisuje w tożsamość człowieka. Płciowość nie jest jakąś przypadłością natury ludzkiej, tylko przenika całego człowieka, stanowi jego konstytutywną właściwość człowieczeństwa. I chociaż papież w Mężczyzną Niewiastą stworzył ich, on wprawdzie pisze, że nie do końca jakby utożsamia cielesność z płciowością. To jest też dosyć istotne, bo to można, nie wiem, czy to jest, jak chciałam szukać jakichś punktów wspólnych między genderem a teologią ciała, czy to w ogóle jest jakiś punkt zaczepienia, ale Wojtyła pisze tak, że jakkolwiek ciało ludzkie w swojej normalnej konstytucji zawsze nosi w sobie znamiona płci, czyli jest z natury męskie lub kobiece, to jednakże fakt, że człowiek jest ciałem, wchodzi w strukturę osobowego podmiotu w znaczeniu bardziej podstawowym niż fakt, że jest on w swojej somatycznej konstytucji jako człowiek, mężczyzną lub kobietą. Czyli jakby można to zinterpretować, że jakby bardziej czymś fundamentalnym jest ciało, a później dopiero płeć, nie? I jakby tutaj nawet odnosząc to do Księgi Rodzaju, to przecież wiemy, jak Bóg stwarza Adama. Wiemy, że w kulturze hebrajskiej Adam to nie jest mężczyzna, tylko to jest człowiek. On jeszcze nie ma płci. Więc jakby tu jest też, można powiedzieć, że co do swojej natury, co do człowieczeństwa, co do istoty, my jesteśmy sobie równi, tak? Kobiety i mężczyźni. Zanim się ta płeć pojawi, to już być może to jest taka już właśnie intuicja nawet w Starym Testamencie, nie? Że jesteśmy sobie równi. Właśnie to, no nie wiem, czy to jakoś by można było porównać z genderem. W każdym razie płeć tutaj pełni funkcję pewnej konkretyzacji naszego osobowego bytu. No w filozofii klasycznej materia pełni taką funkcję konkretyzującą, no u człowieka to jest właśnie płeć. Ale co jest też ważne, no przede wszystkim człowiek jest stworzony przez kochającego stwórcę, tak? Przez kogoś, kto ma jakiś pomysł na tego człowieka, kto mu daje jakąś naturę. I właśnie jako kobietę i mężczyznę stwarza, która ze swojej samej natury przynależy od urodzenia do jednej z tych dwóch płci. I teraz też zacytuję, natura konkretnego człowieka jest płciowa, człowiek jest ukonstytuowany w swoim człowieczeństwie także poprzez naturalny element, jakim jest płeć. Czyli co to oznacza? Że płeć jest nam podarowana, tak? Jest jakimś darem, a na pewno nie jest kwestią wyboru, ani no, tym bardziej jakimś konstruktem społeczno-kulturowym. Płeć jest czymś więcej niż tajemniczą siłą ludzkiej somatyki działającą na prawach instynktu. W relacji osobowej oznacza przekroczenie pewnej samotności człowieka wyrażonej w osobowej konstytucji ciała i stanowiącej o pierwotnym jej sensie. I Wojtyła, pomimo tego, że nie utożsamia jakby cielesności z płciowością, wskazuje na osobowotwórczą rolę płci, tak? Gdy pisze, kobiecość niejako odnajduje się w obliczu męskości, podczas gdy męskość potwierdza się przez kobiecość. I to jest właśnie nie tylko osobotwórcza, a nie tylko osobowościowa funkcja płci, która jakby wskazuje, jak głęboko człowiek przy całej swojej duchowej samotności, przy całej jedności i niepowtarzalności właściwej osobie ukonstytuowany jest przez ciało jako ten lub ta. To ciało, które jest również wyrażem ducha, samo w sobie ma służyć miłości. Sama biologiczna struktura kobiety i mężczyzny wskazuje na bycie darem dla drugiego. No, oczywiście ta kategoria w gender czy w queer się w ogóle nie pojawia. Płeć ma do odegrania bardzo konkretną rolę, znaczy ma otwierać człowieka na tą rzeczywistość miłości,
oddania, a przez to prowadzić osobę do spełnienia. No właśnie, już sama anatomiczna budowa ciała mężczyzny i kobiety wskazuje na potrzebę jakiegoś uzupełnienia i komplementarności. Ciało mężczyzny bez ciała kobiety tak naprawdę nie ma sensu i odwrotnie. Ciało wyrażające, tu już jest cytat Wojtyły, ciało wyrażające kobiecość dla męskości i wzajemnie męskość dla kobiecości ujawnia wzajemną komunię osób. Wyraża ją poprzez dar jako podstawową prawidłowość bytowania osobowego. Płeć jest też dana człowiekowi właśnie po to, żeby siebie przekraczać, żeby wyjść na spotkanie z drugim człowiekiem, no, do spotkania miłości, tak? Gdzie w ten sposób może aktualizować swoją potencjalność. Szczególnie chodzi tutaj o miłość oblubieńczą, to jest taki Wojtyły też tak, pojęcie miłość oblubieńcza, dla której odmienność płciowa jest koniecznym warunkiem, a wręcz niezbędnym do uczynienia daru z siebie dla innej osoby. A więc osoba i płeć są kompatybilne, a ich ostateczny sens jest komuniotwórczy. Integrować czy ujarzmiać seksualność. Dla Wojtyły to, co też przynależy w sposób naturalny do ludzkiej seksualności, to jest miłość, gdyż tylko miłość wyklucza używanie jednej osoby przez drugą. Naturalnym jest także skierowanie pragnienia i pożądania seksualnego do osoby przeciwnej płci. Natomiast w teorii queer naturalne pożądanie kobiet przez mężczyzn, a mężczyzn przez kobiet, to jest też, to znowu, to nie jest nic naturalnego, tylko wytwór mechanizmów heteronormatywnych, tak, które mają ustanawiać i podtrzymywać ład obowiązkowego heteroseksualizmu. Oraz panujące w danej kulturze normy jest też efektem ujarzmienia. To ujarzmienie to jest pojęcie stworzone przez Michaela Foucault, które polega z kolei na wytworzeniu w jednostkach pewnego rodzaju poczucia własnego ja. Coś, co wydaje mi się, że jest najbardziej jakąś moją wewnętrzną prawdą. Tym, no, to jest to, kim ja jestem gdzieś najgłębiej samego siebie. Natomiast Kochanowski co powie, że tak naprawdę to jest znowu narzucone przez kulturę, przez społeczeństwo, wyuczone odgrywanie pewnej roli. Dla niego w ogóle sama kultura jest już formą ujarzmienia, bo ona reguluje właśnie nasze popędy, zachcianki, tak, stosując system jakichś kar i nagród. Na przykład, jeżeli będziesz mężem wiernym swojej żonie, no to społeczeństwo cię doceni, obdarzy szacunkiem, tak? A jak okażesz się gejem na przykład, no to zostaniesz wykluczony poza nawias, tak? Skazany na margines społeczeństwa. Czyli jednostka przyswaja sobie jakąś skonstruowaną wiedzę o sobie samej, która staje się właśnie tą wewnętrzną prawdą i jej tożsamością. I tak działa ten mechanizm normalizacji według niego. Czyli od dzieciństwa jesteśmy uczeni, jak się powinniśmy zachowywać, a Kochanowski powie, że jesteśmy zniewoleni. Tymczasem żadna seksualność, tożsamość seksualności czy płeć, tak jak kobiecość czy męskość, po prostu nie istnieje, nie, dla nich. To jest tylko wytwór jakiś społeczny czy ma charakter też polityczny. Pojawia się również uczucie wstydu wobec użycia wstydu, nagości i użycia. Kochanowski w swoich rozważaniach na temat seksualności domaga się takich niezobowiązujących relacji, stosunków seksualnych, które powinny mieć miejsce no, gdziekolwiek, właściwie z kimkolwiek, ale z powodu tej obowiązkowej, heteronormatywnej narracji społecznej nie może być zaspokojony, tak, spełniony. Twierdzi on, że panująca tego typu narracja i presja społeczna powoduje na przykład u osób, które chcą, on tam bardzo jest dosłowny, chce korzystać z dark roomów, tych klubów nocnych. U tych osób powołuje to stres, niepokój, a nawet swoistego rodzaju katusze, bo one nie mogą być w sposób właśnie satysfakcjonujący zaspokojone. I tutaj cytuję, jakiż amator niezobowiązujących uciech cielesnych może wkroczyć do klubu seksualnego radosny i odprężony, skoro ma świadomość, że nie tylko narusza obiektywny ład moralny uporządkowanej cielesności, ale także robi coś, co spotkać się może z potępieniem ze strony innych osób homoseksualnych nawet. Podobnie ubolewa nad tym, że będąc w takim klubie z przyjaciółmi, no nie wypada na przykład powiedzieć, no idę już nie tyle do dark roomu, albo na przykład uprawiać seks. No to jest, jego oburza to, że to jest niedopuszczalne, tak, że to jest oburzające dla innych. Więc na co tutaj można zwrócić uwagę? No po pierwsze, jakby Kochanowski uważa, że problem zniknie, jeżeli łatwo dostępny, szybko zaspokojony seks zyska aprobatę społeczną. To znaczy, gdy społeczeństwo zaakceptuje
to tak zwany ten seks for fun, seks dla zabawy, czystej przyjemności, który nie łączyłby się z jakąkolwiek formą odpowiedzialności czy więzi między uczestnikami tego aktu, no to automatycznie jakby osoby w nim uczestniczące nie będą doświadczały tej frustracji, tak, stresu czy wyrzutów sumienia. No oczywiście to jest myślenie dosyć no, dyskusyjne, to nawet mało powiedziane, no, chyba nieprawdziwe jednak, bo nawet ludzkie doświadczenie po prostu mówi nam o tym, że to prawo moralne czy sumienie, one nie zależą od świata zewnętrznego czy warunków zewnętrznych, tylko są kwestią osobowego wnętrza każdego człowieka, no, sumienia byśmy powiedzieli. Po drugie, to co mnie tutaj najbardziej też interesuje, że takie zachowanie, które sprowadza czynności seksualne do samej przyjemności, no jest czystym użyciem, tak, uti, w którym jedna strona sprowadza drugą i na odwrót, nawet jeżeli to się odbywa za obopólną zgodą, do roli przedmiotu użycia. Osoby te traktują się jak przedmioty, które mają za zadanie przez chwilę dostarczyć sobie przyjemności, po czym rozchodzą się każda w swoją stronę. Jest to oczywiście potraktowanie drugiej osoby, takie potraktowanie jest dosyć no, destrukcyjne, tak? W ogóle nie zwraca uwagi na jakieś życie osobowe, to jest bardziej typowe zachowanie dla zwierząt, tak? A na pewno nie dla człowieka. To jest sprzeczne nie tylko z godnością osobową człowieka, ale też narusza normę personalistyczną, której Wojtyła jest twórcą i która brzmi, ilekroć w twoim postępowaniu osoba jest przedmiotem użycia, tylekroć pamiętaj, że nie możesz jej traktować tylko jako środka do celu, jako narzędzia, ale liczyć się z tym, że ona sama ma lub bodaj powinna mieć swój cel. Wojtyła zwraca wobec tego uwagę, że istniejąca moralność seksualna wynika stąd, no, że człowiek nie tylko, że ma świadomość celowości swojego życia seksualnego, ale również ma tą świadomość, że ta osoba, która jest przedmiotem jego przyjemności, jest też osobą, tak? Jest osobą, która posiada taką samą wartość, niezbywalną godność. Wojtyła powie głośno i wyraźnie, że tylko miłość wyklucza używanie. No, u Kochanowskiego pojęcie miłość, tak jak osoba, nie występuje. A jeżeli występuje, to w bardzo takich konotacjach negatywnych. Miłość, jak podobnie zresztą jak małżeństwo czy macierzyństwo, jest formą opresji, która uniemożliwia zaspokojenie seksualnych potrzeb tu i teraz. Domaga się głębokiej więzi, czy choćby emocjonalnego zaangażowania, no, to nie jest pożądane w tej teorii, tak? On hołduje utylitaryzmowi, akceptuje użyteczność, a użyteczne jest to, co jest przyjemne, tak? Dla utylitarysty być szczęśliwym, no to tyle, co żyć przyjemnie. No tak, dobrze, już to chcę pomału wracać. To może jeszcze, że Wojtyła natomiast zwraca uwagę na to, bo wyłączyłam, że bywa tak, że to co jest przyjemne, no nie zawsze jest dobre, tak? A już na pewno nie jestem dobrem najwyższym. I tak jak pisze w Miłości i Odpowiedzialności, niejednokrotnie to, co jest naprawdę dobre, nieraz to, co nakazuje mi moralność właśnie i sumienie, łączy się z jakąś przykrością, tak? Domaga się rezygnacji z jakiejś przyjemności. A takie ślepe pożądanie za instynktem, no, jest pewną rezygnacją z wolności czy w ogóle ze świata wartości, w tym rezygnacją z miłości na rzecz użycia. No, utylitaryzm jest oczywiście też bardzo systemem egoistycznym, to w odniesieniu do tych mężczyzn, którzy chcą mężczyzn, ale i kobiet, tak, to jakby w dwie strony działa, zaspokajać te swoje potrzeby. System ten, jak ich postawa, zawiera w sobie dogłębną sprzeczność wewnętrzną, gdyż bezkrytyczna realizacja tych bodźców przyjemności niszczy podmiotowość człowieka, jego wolność i życie osobowe. Wojtyła natomiast zawsze będzie mówił, że wartość osoby jest wyższa od wartości przyjemności, dlatego osoba nie może być jej podporządkowana, nie może stanowić środka do celu. No to już w sumie to już mówiłam. Jeszcze może kategoria wstydu, bo to też pojawia się zarówno w gender czy w queer i u Wojtyły.
Dla Kochanowskiego wstyd jest taką emocją, oczywiście wykorzystaną znowu przez pewne mechanizmy normatywnej kontroli społecznej. Susan Schott twierdzi, że wstyd odnosi tak dużą skuteczność w powstrzymywaniu się od realizacji swoich pragnień, głównie tutaj chodzi o pragnienia seksualne, ponieważ uderza w koncepcję jednostki jako pewnej siebie, swoich umiejętności, która dzięki zachowaniu pewnych standardów zasługuje na szacunek. Problem wstydu jest tutaj sprowadzony do niepożądanej emocji, która pojawia się, gdy jednostka przekracza pewne granice i wie, że może przez to utracić twarz, co zaś powoduje w niej dyskomfort. I z takim uczuciem muszą się zmierzyć no, nie tylko osoby homoseksualne, ale wszyscy, którzy chcą zaspokajać swoje pragnienia w sposób nieakceptowalny społecznie. Natomiast Kochanowski w ogóle się nie zastanawia nad źródłem pojawienia się wstydu. To nie jest jakiś przedmiotem jego troski. Problem polega na tym, że ten popęd seksualny, na przykład mężczyzny do drugiego mężczyzny, jest w tym heteroseksualnym społeczeństwie zaklasyfikowany na przykład do dziedziny grzechu, tak? Czy choroby, czy zaburzenia, czy w jakiejś tam najłagodniejszej formie do wstydu. Nie zastanawia się, ponieważ no, wierzy w to, co na temat takiej interpretacji mówi choćby Foucault, że to jest źródło właśnie jakiegoś, nie wiem, mechanizmów biowładzy, czy efektem jakiegoś no, wytwarzania uległości ciała w społeczeństwie, tak? Natomiast dla Wojtyły wstyd jest doświadczeniem granicznym. On mówi o pewnej metafizyce wstydu, oczywiście skupiamy się i mówimy tutaj o wstydzie seksualnym, który dla Wojtyły też pełni funkcję ochronną, ponieważ osoba nie może być i nie chce być widziana tylko jako przedmiot pożądania, tylko pragnie być postrzegana i afirmowana jako podmiot. Już sam fakt, że człowiek w taki sposób doświadcza swojego ciała, świadczy o tym, że przeżywa je jako pewien znak swojego bycia osobą, jako zewnętrzny wyraz swojej podmiotowości. Kochanowski też uważa, że człowiek, chciałby, żeby człowiek sam siebie stwarzał, żeby określał swoje granice. Mówi o pewnego rodzaju refleksyjności w codziennym życiu, w którym odkrywa, że no to kim tak naprawdę jest, czy chce być, to nie do końca jest on, tak? Czyli on proponuje, żeby całe jakby swoje życie, również swoją cielesność, zamienić w taką tabulę razy i można sobie w dowolny sposób ją tam pomalować, zapełniać. No i takie podejście oczywiście niszczy jakąś konstytucję i sens ciała, które od samego początku jest ciałem konkretnej osoby, tak? I ma uczestniczyć w tym życiu osobowym. Natomiast Wojtyła też pisze o samostanowieniu siebie, które w jego koncepcji, ale nie polega na jakimś dowolnym przekształceniu swojego człowieczeństwa i tożsamości, nie polega na utożsamieniu swojego życia czy ciała w tym wypadku, jako tej tabule razy, którą sobie tam dowolnie różne te scenariusze na nim mogę kreślić. Dlatego, że to jest jakaś, właśnie byłaby to zaprzeczenie tej wewnętrznej prawdy o człowieku, tylko Wojtyła uważa, że właśnie to w człowieku tkwi źródło uzdalniającego do działania ponadinstynktownego i samostanowienia. I to leży jakby w samej jego naturze, ale no, żeby o sobie stanowić, to trzeba sobie panować, tak? Siebie posiadać, panować również, no, oczywiście to nie chodzi o takie prymitywne panowanie nad popędem, ale w pewnym sensie też nad swoją jakby seksualnością, ale to nie jest tylko ten poziom. W teorii queer nadawanie tożsamości dokonuje się, można powiedzieć, że poprzez oderwanie od wszystkiego, od powszechnie obowiązujących norm, jakieś zakwestionowanie pewnych oczekiwań. Im bardziej się oderwę i zaprzeczę, to tym bardziej jestem sobą, tak? Czyli nie ma nic, co by mnie określało tutaj, co by mnie jakoś stanowiło, moją tożsamość, osobę, kim jestem, nic. Im więcej kwestionuję, zaprzeczam, to jest lepiej, to jest właśnie to. Dzisiaj jestem tym, jutro jestem tym i tak dalej. No to jest właśnie to, co mówiliśmy też o tej postnowoczesności, tak? Wojtyła natomiast mówi o jakimś świadomym odkrywaniu podmiotowości swojego ja, czyli nie chodzi o to, żeby tworzyć coś, tylko żeby bardziej odkrywać, tak, że to już jest coś wpisane w nas, a nie dopiero tworzone. Dla Kochanowskiego oczywiście nie ma czegoś takiego jak stała, jednolita, domknięta tożsamość, jakieś stałe ludzkie ja w sensie ontologicznym, czy jakaś wewnętrzna prawda, która nadaje kierunek mojemu działaniu. Nie? Ludzkie ja jest tylko jakimś projektem zmieniającym się. Niestety to jest projekt dosyć pusty, dlatego że on skupia się na destrukcji
istniejącej kultury, ale on nie daje żadnej alternatywy. Znaczy, nie umie powiedzieć, kim ten człowiek, zburząc już wszystko, już zaprzeczając wszystkiemu, kim on się ma stać, nie? On jakby nie daje żadnej odpowiedzi. No, no co, no, można wszystko zburzyć, podważyć, zniszczyć, zakwestionować, ale co dalej, nie? Jakby to jest, no nie wiadomo co. Już dosłownie dwa ostatnie zdania. Więc jakby w filozofii Wojtyły seksualność, płciowość mówią o czymś bardzo zasadniczym, tak? Mówią o tym, że nasza płciowość i cielesność jest stworzona do komunii, do relacji. Mamy poprzez nią przekraczać niejako siebie. Jest to jakaś najbardziej pierwotna prawda o człowieku. To też, że mężczyzna jest ukierunkowany na kobietę, a kobieta na mężczyznę. To nie jest jakiś przypadek, czy jakiś, jakaś normalizacja, czy jakieś tylko wytworzone warunki społeczne, które tak nas uformowały. Ludzka seksualność stanowi potężne wezwanie do jedności pomiędzy mężczyzną a kobietą, która jest obietnicą spełnienia w komunii dwóch osób. Aby zrozumieć ludzką miłość, musimy bardzo uważnie przyjrzeć się właśnie tym różnicą płciowym pomiędzy kobietą a mężczyzną i temu, w jaki sposób poprzez te różnice Bóg powołuje kobietę i mężczyznę do komunii osób. Natomiast w queer seksualność, płciowość, męskość, kobiecość w ogóle nie istnieją, tak? Istnieją tylko scenariusze seksualne. On bardzo operuje to, co sexual scripts, bardzo często używa takiego pojęcia, które warunkują nasze pragnienia i zachowania. Bardzo często są formami opresji, tak? Gdyż regulują, tłumią nasze popędy. Płeć jest przypadkowa, miłość sprowadzona jest tak naprawdę tylko do współżycia, która zresztą za pomocą antykoncepcji jest wolna od rodzicielstwa i wszelkiej odpowiedzialności. Nie ma żadnej jedności osób, nie ma żadnej komunii czy wspólnoty międzyosobowej. Jest samoistna jednostka, która nastawiona jest na używanie, nieustanne tworzenie siebie. No, dziękuję bardzo.